11 sierpnia delegacja powiatu kozienickiego, w skład której weszli starosta koziński Andrzej Jung, wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Lucyna Domańska-Stankiewicz, wzięła udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy walk na przyczółku warecko-magnuszewskim. Uroczystości przed pomnikiem na terenie skansenu bojowego 1. Armii Wojska Polskiego w Mniszewie rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych i odtworzenie hymnu państwowego. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej i ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że możemy razem wspólnie obchodzić kolejną rocznicę bitwy o przyczółek warecko-magnuszewski. Jest to 75. rocznica, a w przededniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Studzianki pancerne są w historii naszego oręża miejscem symbolicznym. Idący ze wschodu żołnierze 1. Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerplatte stoczyli tutaj jedno ze swych największych starć, będące kluczowym momentem walki o przyczółek warecko-magnuszewski. Mimo ciężkich strat nasi czołgiści zwyciężyli siłami wroga, otwierając drogę do Berlina. Niezależnie od politycznych intencji dowódców działających w interesie mocarstwa dążącego do trwałej dominacji nad Polską, żołnierze brygady zasługują na uznanie, gdyż wierzyli, że walczą o wolną od wszelkich okupacji ojczyznę. Tak jak napisał w swoim liście pan premier, niezależnie od tego, jakie plany, jakimi pobudkami kierował się Stalin i służący mu zdrajcy komuniści, to polski żołnierz tutaj dał świadectwo najwyższego heroizmu. Oni wszyscy przysłużyli się dobrze ojczyźnie. Im jesteśmy winni pamięć, cześć i honor. I dzisiejsza uroczystość jest właśnie taką chwilą, w której pochylamy się nad ofiarami i męstwem naszego oręża, wszystkich żołnierzy, niezależnie jaka później była historia, jak byli wykorzystywani w perfidny sposób, to oni wierzyli walcząc o wolną Polskę i dlatego oddajemy im dzisiaj cześć, bo krew polskiego żołnierza jest tyle samo warta na każdym polu bitwy. Z tego wzgórza działa niemieckie ostrzeliwały linię frontu, strzelały za Wisłę, jednak nie przerwały tego uderzenia, które w wyniku wybudowania przez saperów w ciężkich warunkach ostrzału, bombardowania przedostały się na lewostronną część Wisły i uderzyły w kierunku Studzianek. To nasz region został bardzo mocno dotknięty, były wioski pacyfikowane, wysiedlane za Wisłę. Nie poddaliśmy się, trwaliśmy. Nasi ojcowie, dziadkowie trwali na tym miejscu, skąd pochodzą, czyli z ziemi magnuszewskiej. Spotkaliśmy się i dobrze, że to pan wójt, pan starosta, kombatanci organizują co roku. Bo to jest rzeczywiście żywa lekcja historii, ale też i okazja do porozmawiania, do oddania szacunku tym, którzy potomkom mieszkańców tej bohaterskiej miejscowości. Okazja też do porozmawiania o naszych sojuszach, o wojsku, o uzbrojeniu, o tym, jak ono powinno wyglądać, żeby nigdy nikomu na świecie nie przyszło do głowy, że można napaść jeszcze raz na nasz kraj.
pragnąłbym, żeby dzisiejsza nasza młodzież przyjęła tą zasadę, że to, co dziś powiedziane było, co powiedział wójt, co powiedział premier, co powiedzieli, inni jeszcze wystąpią, żeby młodzież nasza przejęła tą pałeczkę odnośnie tradycji naszych działań. Po odmówieniu modlitwy i przemówieniach wręczono okolicznościowe odznaczenia i medale, po czym zebrane delegacje w hołdzie poległym złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uroczystości zakończył piknik historyczny na terenie skansenu bojowego 1 Armii Wojska Polskiego. Po uroczystościach w Mniszewie delegacja powiatu kozienickiego udała się na obchody 75. rocznicy bitwy pod Studziankami, które rozpoczął rys historyczny przedstawiony przez wieloletniego nadleśniczego Nadleśnictwa Dobieszyn Jana Chryzostoma Czachowskiego oraz msza święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji radomskiej księdza biskupa Henryka Tomasika. Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Dzisiaj chcemy w duszy, w sercu pochylić się nad grobami tych, którzy zginęli tu właśnie. Pierwsza Armia Wojska Polskiego straciła wówczas 484 młodych żołnierzy. 1459 zostało rannych. 63 zaginęło bez wieści. Ci polscy żołnierze zostali pochowani na cmentarzach w Garwolinie, Magnuszewie, Wildze. Myślą i modlitwą pochylamy się dzisiaj nad tymi grobami, prosząc o dar nagrody wiecznej dla nich, za ich ofiarę. Pamięć, o której dzisiaj tak wiele było mówione w trakcie homilii, jest rzeczywiście tym, co możemy dać najszczególniejszego. Pamięć o tych, którzy oddali za nas i za nasz kraj swoje zdrowie i życie. Serdecznie dziękujemy. Po mszy świętej odbyły się uroczystości patriotyczne, przeprowadzone zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej, przemawiający podkreślali, że winni jesteśmy pamiętać o tych, którzy walczyli, byśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. Dziś jesteśmy tutaj, oddając im hołd, cześć i pamięć, bo pamięć każdego polskiego żołnierza bohatersko walczącego na wszystkich frontach II wojny światowej jest tego godna. W okresie komunizmu ten pomnik powstał,
ale my dzisiaj modlimy się, jaka to jest miara przemian. Modlimy się w tym miejscu, gdzie stoi krzyż, który obejmuje wszystkich katolików, którzy tu zginęli na tym terenie, a zginęło ich bardzo wielu. Szanowni Państwo, żyjemy w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Cieszmy się, że możemy oddychać pełnymi płucami, że możemy uczcić pamięć wszystkich bohaterów. Ja chciałabym w tym miejscu wspomnieć kobiety, matki, żony, córki, które tutaj utraciły swoich mężów, ojców, braci. Szanowni Państwo, ja pragnę życzyć jednego, żeby już nigdy żadna matka nie musiała płakać za swoim synem. Możemy się spierać, możemy dyskutować, ale obyśmy nigdy nie walczyli ze sobą. Cześć i chwała bohaterom. Szanowni Państwo, dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy mogli ze sobą przebywać i świętować, wspominać, oddawać cześć i honor. Dziękuję bardzo. Przez 15 lat każdego roku w tym miejscu Starostwo Powiatowe w Kozienicach wspólnie z Gminą Głowaczów i Związkiem Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego było organizatorem uroczystości patriotycznych upamiętniających męstwo i bohaterstwo żołnierzy oraz ludności cywilnej, którzy walcząc w obronie ojczyzny ponieśli śmierć w walkach pod Studzienkami. A drewniany krzyż wznoszący się nad mauzoleum od 2004 roku jest hołdem dla nich oraz symbolem naszej pamięci. To budujące, że jak zawsze widzę tu zarówno kombatantów i weteranów, żołnierzy, harcerzy, przedstawicieli parlamentu, samorządów, partii politycznych, organizacji i stowarzyszeń, ale przede wszystkim młode pokolenie. Bowiem waszym zadaniem na przyszłość, droga młodzieży, jest kultywanie pamięci o bohaterach narodowych, ich poświęceniu, ich patriotyzmie. Są to bowiem wartości, które budują tożsamość narodową, pozwalają przetrwać w najtrudniejszych czasach. Pamiętajmy, iż obecne czasy nie wymagają od nas największego poświęcenia życia, to jednak przez codzienną pracę i propagowanie patriotyzmu udowadniamy, jak wielką miłością i oddaniem darzymy naszą ojczyznę Polskę. Niech ta pamięć łączy nas i umacnia w narodowej wspólnocie naszych codziennych wyzwaniach i obowiązkach. Chwała poległym. Dziękuję, że coraz więcej osób chce pomagać i chce, aby te uroczystości miały odpowiednią rangę. Rangę taką, na jaką zasługują polegli ci, którzy walczyli o wolną Polskę. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Cześć i chwała bohaterom. Po apelu poległych i salwie honorowej złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem mauzoleum. Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salvo! Pal! Kwiaty od społeczeństwa powiatu kozienickiego złożyli starosta Andrzej Jung, wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz członek zarządu powiatu Małgorzata Siekut. Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę bitwy pod Studziankami zakończył piknik historyczny Sierpniowe Pola Chwały. Opuszczają Państwa, drodzy Państwo, pododdziały 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Na czele z dowódcą, panem porucznikiem Dawidem Mrozem, a także asysta honorowa 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, dowodzonej przez podporucznika Kornela Uziaka. Żegna się z Państwem także kompania
Orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego, dziś pod dowództwem starszego chorążego sztabowego Zdzisława Pytko. Dziękujemy za przygotowanie i dowodzenie uroczystościami majorowi Ireneuszowi Bębenkowi, komendantowi garnizonu Radom.